Jesteśmy po meczu czwartej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań, Legia Warszawa 0-2. Frekwencja 3871 osób. I witam na konferencji trenera drużyny gości pana Czesława Michniewicza. Dobry wieczór, trenerze. Witam, dobry wieczór. I proszę o podsumowanie meczu. Zaczęliśmy źle to spotkanie, bo już pierwsza akcja skończyła się utratą bramki po dalekim wybiciu piłki od bramkarza Warty. Na szczęście dla nas sędziowie sprawdzili bramkę na warze i ta bramka nie została uznana, ale było to dla nas duże ostrzeżenie. Później mecz się wyrównał. W pierwszej połowie pamiętam doskonałą akcję Ernesta Musiego, który fantastycznie się zachował, uderzył w słupek. Z boiska tego nie widziałem, ale w rozmowie pomeczowej z bramkarzem Warty, z Liskiem, mówił, że on dotknął tą piłkę nogą. Być może w telewizji to będzie widać, stąd ta piłka wylądowała na słupku. To była nasza najlepsza sytuacja. Na szczęście dla nas chwilę później przeprowadziliśmy bardzo ładną akcję, taką jak chcieliśmy. Tych akcji było zdecydowanie za mało, czyli wykorzystaliśmy przestrzeń, wykorzystaliśmy bardzo dobre wbiegnięcie Rafy Lopeza, podanie od Artura Jędrzejczyka, zakończyło się to dośrodkowaniem Mateusza Hołowni. Fantastycznie Rafa znalazł się w sytuacji, które bardzo lubi, czyli w polu karnym, gdzie może piłkę uderzyć głową. Zdobyliśmy bramkę, schodziliśmy na przerwę z tą bramką. W przerwie sobie powiedzieliśmy, że musimy jak najszybciej strzelić drugą bramkę, żeby nie myśleć absolutnie o tym, żeby bronić to 1-0, tylko przeciwnie, żeby atakować. I szybko się udało strzelić drugą bramkę po fantastycznej akcji znowu Lopeza. Dostrzegł Tomka Pekharda, tak jak Tomek lubi te piłki. Zagrana piłka na głowę i wynik się zrobił 2-0, niebezpieczny wynik. Szukaliśmy trzeciej bramki, chwilę później mogliśmy strzelić po dalekim wykopie od Artura Borusa. Znowu Lopez się znalazł w dogodnej sytuacji, ale niestety nie udało się. Dokonały się przerwy zmiany. Ernest Musi, który grał dobre spotkanie, w pierwszej połowie poprosił o zmianę. Stąd też przyspieszona zmiana na Lukiniasza. Chcieliśmy Lukiego nieco później wpuścić, żeby go oszczędzić. Jeszcze praktycznie od meczu z Dynamem Zagrzeb nie trenował z drużyną cały czas, tylko przebywał w gabinetach fizjo. Jest bardzo poobijany po meczu z Dynamem, a będzie nam bardzo potrzebny na Slawie Praga. Wszedł w 46 minucie i ta gra też zaczęła lepiej wyglądać. Dużo akcji indywidualnych, mogło się zakończyć troszeczkę lepiej, chociażby strzał Mahira w dogodnej sytuacji, ale Warta też miała swoje sytuacje. Nie radziliśmy sobie w pierwszej połowie z dalekimi wyrzutami z autu, po którym raz był słupek, przegraliśmy drugą piłkę i raz rzut rożny w doliczonym czasie gry też się skończył słupkiem. Warta miała swoje sytuacje najgroźniejsze właśnie po tych samych momentach gry. W przerwie zwróciliśmy na to uwagę, żeby bardziej walczyć nie tylko tą pierwszą piłkę, gdzie często Pekar walczył o tą piłkę, ale ważniejsza była ta druga piłka, która lądowała na dalszym słupku i stąd było największe zagrożenie. I w drugiej połowie już takiego zagrożenia nie było. Mecz troszeczkę się uspokoił, dokonaliśmy jeszcze kilku zmian i wracamy szczęśliwi do Warszawy. To tyle. Dziękuję, trenerze. Proszę o zadawanie pytań, jeśli są takie, przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Zapraszam. Właśnie się przekrywam. Panie trenerze, chciałbym zapytać o ocenę występu Mateusza Hołowni, który zagrał takiej, można powiedzieć, trochę nietypowej dla siebie pozycji. No i do tego Muciego chciałem zapytać, czy on się tam stał, czy taka dyspozycja nie może łądkowa, grupowa, czy na coś narzekał. Nie chcę oceniać, co mu się stało, bo ostatnio ocenianie była z tego afera, także się nie będę bawił w lekarza. Po prostu poprosił o zmianę, nie wiem dokładnie, co mu jest, bo to się szybko odbywało. Już po bramce praktycznie też mówił, że żeby się przygotować, że może być zmiana w przerwie. I stąd też Luki się już rozgrzewał od 35 minuty. Szykowaliśmy go jeszcze w przerwie, dyskutował z lekarzem i podjęli wspólnie decyzję, że jednak nie wyjdzie na drugą połowę, stąd też taka zmiana. Myślę, że to nic groźnego, że chwilowa niedyspozycja i wszystko będzie ok, będzie w poniedziałek normalnie trenował z drużyną. I drugie pytanie o Hołownię. Mati zagrał na pozycji, na której kiedyś występował jako lewy obrońca, może nie jako wahadłowy. Tutaj ma więcej opcji grania do przodu, podobnie jak Skibicki. Często włączał się w akcje ofensywne, ale też było widać, że w ostatnim czasie troszeczkę mniej grał i jak kilka razy ruszył do przodu, to wolno wracał na swoją pozycję. Kilka razy musiałem mu zwracać uwagę, ale pokazał się z dobrej strony. Myślę, że asysta bardzo ładna, kilka też dośrodkowań bez przyjęcia, co też napędza nasze akcje, mając Pekharda w składzie czy Lopeza. Dobrze to robił. Myślę, że zasłużył na dzisiaj na mały plusik. Chciałem zapytać, jak według Twojej oceny wypadła Warta względem tych przewidywań, które miałeś przed meczem z nią, a tego, co ze rzeczywistości zostałeś na boisku w jej wykonaniu? Znaczy powiem tak, obawialiśmy się kilku rzeczy, jeśli chodzi o grę Warty. Warta zdobyła w ostatnim czasie, mówię tutaj o meczu z Łęczną, o meczu ze Śląskiem Wrocław i z Pogonią,
bramki po kontratakach i pozostałych fragmentach gry. I dzisiaj się to potwierdziło, bo już w pierwszej minucie zdobyła bramkę po kontrataku, po dalekim wykopie, ale mimo wszystko kontratak i złym naszym ustawieniu. A później była najgroźniejsza pozostałych fragmentach gry, czyli te rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę, się potwierdziły. Bardzo trudno się gra przeciwko takiej drużynie jak Warta, która ma tak dobrze rzucającego zawodnika piłkę z autu. No niewiele można zrobić, musisz liczyć na to, że wygrasz tą pierwszą piłkę, ewentualnie powalczysz o tą drugą. Warta świetnie się odnajduje w tych sytuacjach, bramka z Pogonią jest tego dowodem, a bramki ze starych fragmentów gry, czy w następstwie, tak jakby ze Śląskiem, strzał z dystansu, czy Rzyckiego, czy dwie bramki z Łęcznej potwierdzają sposób gry. Warta broni, tak z naszej perspektywy, bardzo często pięciu zawodników podchodzi bardzo wysoko broni. Trenowaliśmy to właśnie, żeby wychodzić spod pressingu, pod tej pierwszej piątki napastnik i czterech pomocników, a druga piątka czeka na własnej połowie. Jak przegrają piłkę ta pierwsza linia, to wtedy oni są już gotowi, żeby odbierać drugą piłkę. Na to zwracaliśmy uwagę. A więcej nie chcę mówić, niech inni trenerzy też się głowią, jak gra z Wartą. Także to tak na gorąco. Dziękuję. Nie ma więcej pytań, to dziękuję za tę pierwszą część. Dziękuję trenerze. Dziękuję. Spotykamy się na drugiej części z udziałem trenera Piotra Tworka.